panikujący ludzie masowo zaopatrują swoje lodówki, zamrażarki i spiżarnie, przygotowując się do kwarantanny koronawirusa. Pomimo światowych liderów zachęcających do zachowania powściągliwości, jeśli chodzi o zaopatrzenie domu w artykuły spożywcze i inne, subskrybuj po więcej porad. Użytkownicy mediów społecznościowych z całego świata dzielą się swoimi lodówkami, zamrażarkami, szafkami kuchennymi i strychami zaopatrzonymi w niezbędne produkty, takie jak papier toaletowy, zapasy mydła i suche produkty. Wielu z nich dzieli się doświadczeniem, jak zaoszczędzić, a inni są przyzwyczajeni do kupowania na zapas i mieli już wszystko w swoich domach, zanim wybuchła panika na koronawirusa. Pewien mężczyzna rozpoczął debatę, zamieszczając to zdjęcie swojej lodówki, wraz z podpisem w pełni przygotowany na nadejście korony, ponad 90 posiłków. Wielu twierdzi, że pracowali nad swoimi zapasami od miesięcy, a nawet lat, aby doprowadzić je do takich rozmiarów. Inny udostępnił zdjęcie swojego strychu wypełnionego niezbędnymi artykułami dla swojej rodziny. Ten zapas papieru powinien starczyć na trochę. Inni udostępnili zdjęcia swoich starannie zorganizowanych spiżarni, w tym groszku, sosów do makaronu, a także wielu środków czyszczących. Jedna kobieta powiedziała, że zaczęła skupiać się na kupowaniu promocyjnych artykułów 5 lat temu po okresie, w którym nie mogła sobie pozwolić na wyżywienie rodziny. Zawsze kupuję tylko za pół ceny lub mniej. Nie gromadziłabym zapasów towarów łatwo psujących się, chyba że masz pewność, że ich użyjesz, powiedziała. Wkrótce inni na Facebooku udostępnili zdjęcia swoich imponujących zapasów, z których wiele zawierało wiele butelek środków czyszczących. Jedna z kobiet pokazała, że ma wystarczającą ilość produktów łazienkowych, aby utrzymać porządek na rok do przodu. Pewna właścicielka domu powiedziała, że zawykowała dużo świeżych pomidorów, aby nakarmić rodzinę przez kolejne miesiące. To inne z przykładów pokaźnych zapasów na te niepewne tygodnie. Jeśli chodzi o gromadzenie zapasów, pewien profesor powiedział, że warto być powściągliwym, a nie panikującym zakupoholikiem, ale to nie powstrzymało ludzi przed kupowaniem. Jakie są najlepsze triki przy gromadzeniu zapasów? Kupuj tylko przedmioty, które są za pół ceny lub mniej. Jeśli są tanie, kupuj jednocześnie aż 6 sztuk tego samego produktu. Wybierając je, upewnij się, że wybierasz te z dłuższą datą przydatności. Często te z przodu półki mają najkrótszą. Nie kupuj łatwo psujących się towarów, chyba że wiesz, że będziesz w stanie je zjeść. Puszki są łatwe do przechowywania, podobnie jak papier toaletowy czy suche produkty. Czego najwięcej kupujecie, aby być przygotowanym i mieć zapas? Czekam na komentarz, udostępniajcie dalej. Subskrybuj i poznaj inne skuteczne porady. Co sądzisz o filmiku? Proszę zostaw komentarz i łapkę w górę, jeśli się podobało.